Partnerem kanału MMA Punch jest catering dietetyczny Diety od Brokuła. Numer 9. Juraz o Wojtku z MMA News. Od 2017 roku blisko związany z KSW Wojciech Mrozowski nie otrzymuje akredytacji i ma zakaz wstępu na galę. Przyczyną tego było m.in. poinformowanie o zastąpieniu McSweeney'a przez Jaya Silvę w starciu z Pudzianem przed oficjalnym ogłoszeniem. Kibice w większości wstawili się za Wojtkiem, natomiast Juraz wręcz przeciwnie. Na swoim blogu napisał m.in., że redaktor żeruje na taniej sensacji, podsłuchuje prywatne rozmowy oraz że jest dwulicowy. Natomiast w wywiadzie dla MyMMA opowiedział, od czego zaczął się między nimi cały konflikt. Nie lubię ludzi dwulicowych i wydaje mi się, że klikalność nie ponad wszystko, o czym zresztą pan Wojtek, no już nie dramatyzujmy się, się dowiedział. No kiedyś naszą prywatną rozmowę, taką prywatną, na lotnisku rozmawialiśmy i to długo, potem ja ląduję, dostaję wiele SMS-ów od znajomych, ty wejdź na MMA News, wchodzę, a tam cała rozmowa przydrukowana jako news na portal, więc jeżeli ktoś robi takie rzeczy, no to raczej nigdy nie będzie moim kolegą. Numer 8. Kiedy następna walka? Pod koniec zeszłego roku na KSW 57 Tomasz Drwal został ciężko znokautowany przez Patryka Kincla. Zawodnik z Krakowa, udzielając po walce wywiadu dla MMA.pl, został spytany przez Michała Rogozińskiego, kiedy zobaczymy go ponownie w klatce, na co wyraźnie poirytowany Drwal odpowiedział: słuchaj Michał, jakbyś robił ten wywiad z resztą tych dziennikarzy tam obok, to tam już padło takie pytanie i nie musiałbym drugi raz tego samego powtarzać. Więc jest tam taki pan w blond lokach, siedzi obok niego Mamet Kalido, więc weźcie sobie tą kamerkę ze światełkiem i zadajcie mu to samo pytanie, bo to on rozdaje karty odnośnie kto gdzie z kim walczy, nie ja. Ja tylko się mówię tak albo nie. Ale chyba jesteś na tym, bo rozumiem, że masz jeszcze kontrakt z KSW, więc na 2-3 walki. Zabierzesz już tego pana stąd, bo kawy bym chciał się napić. Dobra. Numer 7. Rewanż ci się nie należy. Mamet Kalidow po dwóch porażkach z Tomaszem Narkunem zakończył karierę. Kilka miesięcy później ogłosił wznowienie startów i powrócił do kategorii średniej w starciu mistrzowskim ze Scottem Askamem. Mamet przegrał ten pojedynek, zaliczając trzecią porażkę z rzędu i od razu zaczął domagać się drugiej walki z Anglikiem. Według wielu Kalidow nie zasługiwał na natychmiastowy rewanż, o czym wspomniał na kanale sportowym m.in. doradca Askama i założyciel portalu Nasze MMA.pl Przemek Kosiński. Swoje stanowisko argumentował tym, że Mamet jest po trzech porażkach z rzędu oraz, że ostatnie jego zwycięstwo w kategorii średniej miało miejsce 4 lata wcześniej. Kalidow w mocny sposób odniósł się do takiego punktu widzenia. Rozumiem, że Mamet jest ogromną legendą, bo sam pochodzę z Olsztyna, z widać, że pochodzisz z Olsztyna. Widać. Skończyłeś? Nie, jeszcze... Skończyłeś czy nie? Ja ci powtarzam jeszcze raz, dwie walki stoczyłem w innej wadze, ej, kolego, dwie walce w innej wadze. Ale jednak to są te trzy kwadraciki na Sherdogu, ale okej, hipotetycznie zakładając, jeżeli Mamet wygrałby pojedynek ze Scottem Askamem rewanżowy o pas na dystansie 5 rund, to tak naprawdę co dalej, bo według mnie... No się boję przegrać, to i tyle, przyznałeś to, że się boję przegrać, no to o to chodzi. Numer 6. Tu nie chodzi o pas. Marcin Różalski po wygranej z Pudzianem niespodziewanie dostał walkę o mistrzostwo z Fernando Rodriguezem. Zawodnik z Płocka tuż przed pojedynkiem zadeklarował, że jeśli zdobędzie tytuł, to nie ma zamiaru go bronić i od razu go zwakuje. Na konferencji prasowej przed galą Maciej Turski zaczął swoje pytanie od stwierdzenia, że jest duża kolejka do pasa mistrzowskiego i zanim skończył wypowiedź, głos zabrał zdenerwowany Różalski. Poczekaj, bo znowu się zaczyna temat pasa, na który już mi się chce żygać, za przeproszeniem. Nie chodzi o pas. Czy wy, ja tego, czy wy tego nie rozumiecie? Tu chodzi o przeciwnika. Fernando, młody, dobry, bardzo zawodnik, który lubi się bić i walka z takim zawodnikiem jest dla mnie mega. Oczywiście ja chcę wygrać tą walkę, ale gdy w momencie, gdy uda mi się wygrać tą walkę, ja ten pas wakuję. Czy wy tego nie rozumiecie do tej pory jeszcze? Nie chodzi o pas. Fernando, zawodnik, widziałeś jego walki? Widziałem. Co o nim powiesz? Że lubi się bić w stójce i właśnie, ja też się lubię bić, ja lubię takich zawodników, lubię z takimi zawodnikami się konfrontować i skończmy już temat pasa, bo jest to nudne. Numer 5. Wykiepy. Przed galą KSW 57 na Media Dayu Borys Mańkowski udzielał zbiorczego wywiadu dla kilku redakcji. Filip Lewandowski z MMA Rocks spytał zawodnika, czy czuje głód walki, ponieważ trochę go nie widzieliśmy,
co wyraźnie zirytowało poznaniaka. Jezus, i teraz właśnie to pytanie irytujące, jak ty wiesz, jak wkurzyć ludzi, nie? Trochę cię nie widzieliśmy. Najlepsze jest to, że jak popatrzysz na światowej klasy wszystkich zawodników, najlepszych na świecie, to średnia walk, które toczą w roku, to są dwie. Trochę i chciałbym zauważyć, że to będzie moja 31. walka w karierze, więc chyba trochę już ich zrobiłem mimo wszystko, a ciągle mi się gada, że Borys mało walczy. Ja pierdzielę, jak już się gdzieś mało biłem, to dlatego, że miałem kontuzję, a nie dlatego, że nie chciałem. Czy wy, kiepy, którzy tak myślą, nie, sorry, ale myślicie, że ja nie chcę się bić, bo co? Bo nie lubię się bić, bo nie chcę zarobić hajsu, bo nie chcę, kurde, pokazać swojego dzieła światu? No chcę! Numer 4. Martin Lewandowski o Wojtku z MMA News. Ze względu na duże zainteresowanie konfliktem na linii KSW MMA News, redakcja Indie Cage zrobiła na ten temat wywiad z Martinem Lewandowskim. W 40-minutowej rozmowie współwłaściciel organizacji opowiedział m.in., że problem z Wojtkiem był już od dłuższego czasu. Wykorzystywał swoją uprzywilejowaną pozycję, podsłuchując zawodników i pracowników KSW, a także nagrywał ich rozmowy i wykorzystywał je w swoich newsach. Ponadto udostępniał wiadomości nieprawdziwe, które mocno wpływały na biznes KSW i na siłę szukał sensacji kosztem innych. W rozmowie z Indie Cage Lewandowski wspomniał również, że nie ceni Mrozowskiego. Szkodzi zawodnikom MMA, szkodzi federacji, a jak szkodzi już tym dwóm filarom, to w moim odczuciu szkodzi całemu środowisku i po prostu jest kompletnie mi zbędny podczas gali. Niech sobie pisze, robi, rozmawia z kim chce. Natomiast na gali akredytacji na pewno w tym roku mieć nie będzie, a jego zachowanie akurat powoduje, że w ogóle nam się nie chce z nim rozmawiać. Wybaczcie mi, ale na własną imprezę nie będę zapraszał kogoś, kogo nie cenię. Numer 3. Wszyscy marzą o ofercie z UFC. W 2016 roku przed galą KSW 37 odbyła się konferencja prasowa. Obecny był na niej m.in. John Maguire, który miał skrzyżować rękawice z Borysem Mańkowskim. Mariusz Olkiewicz z Indie Cage spytał Anglika, dlaczego odrzucił rzekomą ofertę od UFC, dodając, że większość siedzących wówczas na konferencji marzy, aby taką ofertę dostać. Zanim John zdążył odpowiedzieć, głos zabrał Maciej Kawulski, a później reszta siedzących na sali. Bo większość zawodników, którzy tu siedzą, marzą o tym, aby taką ofertę dostać. Którzy? Imię, nazwisko, klasa. Opowiadasz o swoich marzeniach w tym momencie, prawdopodobnie niespełnionych. Wszyscy marzą o KSW. Popieram. No powiedz, którzy. Chyba, że nie wiesz. No chyba, że wszyscy negują moje zdanie tutaj. Wszyscy twoi kumple. Wszyscy dobrze opłacani. Ja już byłem i przereklamował. Chyba wykluczyliśmy wszystko. My UFC mamy w Polsce. Widziałeś, bracie? Następne pytanie. Numer 2. Walka dobra ze złem. Przed pojedynkiem Różala z Jeromem Lebanerem odbyła się konferencja prasowa z oboma zawodnikami. Jeden z dziennikarzy Super Expressu spytał Francuza, czy nawiązując do poglądów religijnych Marcina, można nazwać ich pojedynek walką dobra ze złem. Zanim Jerom zdążył odpowiedzieć, głos zabrał poirytowany Różalski. Ja się odezwę zanim Jerom, przepraszam. Nie róbmy szamba, dobrze? Nie róbmy szamba, kolego, bo skupmy się na wymiarze sportowym gali, a nie na wymiarze jakiegoś paradoksu jakiegoś i jakiejś paranoi, bo dobro i zło, to znaczy, że znowu ja będę ten zły, ja będę znowu ten zły, to powiedz mi, kolego, jeżeli chcesz zrobić ze mnie złego, ile w tym roku, mamy marzec, wpłaciłeś na fundacje charytatywne, bo ja na przykład w tym roku wykupiłem 8 koni rzeźnych, które szły na kiełbasy. Adoptowałem 2 psy i wpłaciłem ponad 50 tysięcy na fundację. Nie mówię teraz tego w kategorii napinania się, to zawsze przestań dolicz o tym złym, dobrze? Jakie mam podejście do religii? Dla mnie żadna religia nie istnieje. Żadna. Dla mnie istnieje przyroda, dla mnie istnieje pomoc potrzebującym i to wszystko. Także proszę cię, cofnij to pytanie, bo w tym momencie ty gospodarz wielkie wk***nie moje. I przepraszam za wulgaryzmy, ale już mam po prostu czasami dość tego p***lenia. Numer 1. Złośliwiec i hiena. Kilka tygodni temu na gali FEN 36 Marcin Wójcik niespodziewanie stracił pas mistrzowski, przegrywając z Ederem de Souza. Jako że w przeszłości organizacja miała problemy z zatrzymywaniem u siebie swoich zawodników i niejednokrotnie przechodzili oni do KSW, dziennikarz Maciej Turski udostępnił na swoim Twitterze wpis, w którym zastanawiał się, czy Brazylijczyk ma ważną umowę z FEN-em oraz napisał, że chętnie zobaczyłby go w KSW. Wyraźnie poirytowany Paweł Jóźwiak odpisał dziennikarzowi, że ma ważny kontrakt i nazwał go złośliwym typem. Prezes odniósł się również do wpisu Turskiego w mocnych słowach w rozmowie z mediami tuż po gali. Powiem tak, chciałem zaznaczyć, nie cierpię takich ludzi, takich dziennikarzy złośliwych jak Maciej Turski z Octagon Live, złośliwiec,
który potrafił jedyne, zamiast powiedzieć, że fajnie, że Fan dobrał dobrego pretendenta, który z underdoga został mistrzem, jakieś głupie teksty, że chciałbym go zobaczyć w KSW. Ciekawe, czy Fan nie ma z nim kontraktu. Gardzę takimi ludźmi, to nie są rzetelni dziennikarze, to są hieny po prostu i gardzę takimi ludźmi. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.